18 milionów złotych przeznaczy województwo śląskie na budowę hali lekkoatletycznej i stadionu Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. To jednak tylko niewielka część potrzebnej kwoty, bo według szacunków budowa kompleksu może kosztować 170 milionów złotych. W momencie, kiedy mamy zarówno pierwszy etap, jak i drugi etap projektowy zamknięty i będziemy też mogli go rozliczyć i zamknąć, no tym bardziej intensywnie przystępujemy do budowania montażu finansowego. I to oczywiście nie jest tak, że te nasze starania dopiero w tym momencie się rozpoczynają. Te starania czynimy od ponad półtorej roku. No i aktualnie oczekujemy oby pozytywnych decyzji z poziomu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Bo AWF liczy na pieniądze w ramach projektu inwestycyjnego Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024. O budowie obiektu w katowickim Brynowie mówi się od dawna. Miałby on powstać na terenach nigdy niedokończonego stadionu Gwardii Katowice. Ta hala jest bardzo potrzebna. Uważam, że domknęłaby pewną strategię, która jest realizowana we współpracy ze Stadionem Śląskim, we współpracy z AWF-em, we współpracy z AZS-em AWF. W środę władze województwa przekazały także czek na 500 000 zł na program Śląskie Diamenty, w którym specjalistycznymi badaniami medycznymi zostanie objętych 200 medalistów Mistrzostw Polski. Ma to pomóc w ich rozwoju fizycznym. Są bardzo pomocne. Wiadomo, że każdy trenuje podobnie już w tej chwili i bardzo ciężko. I teraz na tym wysokim poziomie różnimy się szczegółami i dostępem do informacji, między innymi do badań naukowych. Ja się cieszę, że tak młodzi ludzie zostaną objęci tym programem, dlatego że będzie można obserwować rok po roku, aż do wieku seniora, ich progresję wynikową. Akademia Wychowania Fizycznego w Katowicach nie ma na razie finansowania budowy stadionu i hali. Kilka lat temu temat pilotował w rządzie ówczesny minister Witold Bańka. Efektem była promesa na 40 milionów złotych. To już jednak nieaktualne.